niedzielę wieczorem Mateusz przyszedł z wielką torbą prezentu. No i mieliśmy sobie dać te prezenty, wymienić się. I Mateusz stwierdził, że da mi pierwszy. No i kazał mi zamknąć oczy. No i zaczął tam szeleścić tym papierem, a okazało się, że w środku są bukiety. Bukiet dla mnie, dla mojej mamy, no i pierścionek zaręczynowy. I jak otworzyłam oczy, to Mateusz klęczał właśnie z tymi kwiatami i pytał, czy za niego wyjdę. Jak ja będę wychodzić z kościoła, no to Daria mi ten trend zrobi, a wy to zajmijcie się tym konfetti. Tak, a my szybciej. Ja nie jestem tą panną młodą. Ale masz tremę? Odwróciłem się i już widziałem, że tam Asienka gdzieś stoi daleko. No prawie chciało mi się płakać, jak szłam do Mateusza, ale byłam bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa. Jak ją pierwszy raz zobaczyłem, no nie mogłem nic powiedzieć, jak podeszła już ze swoim tatą do mnie. To ja chciałem jej powiedzieć, jak pięknie wygląda, ale się tak stresowałem, że nie mogłem żadnego słowa z siebie wydusić. Joasiu i Mateuszu, jest to dla was, ale i dla nas bardzo szczególny i radosny dzień. Podjęliście chyba najważniejszą decyzję w swoim życiu. Odtąd wszystkie problemy będziecie rozwiązywać wspólnie. Wspólnie będziecie też przeżywać radości i smutki. Życzę wam wraz z moją ukochaną małżonką, żeby tych pierwszych było jak najwięcej. Byliśmy po prostu bardzo szczęśliwi, tak. No, niesamowite przeżycie. Bardzo proszę, wielkie brawa, wielkie brawa! I oczywiście pomożemy wam obliczając 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 5. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.